Dzień dobry Państwu, witam po raz kolejny na kanale Chrobry Szlak. Dzisiaj o nadchodzącym nowym roku, nie będzie tym razem podsumowania roku minionego, tylko o roku nadchodzącym. Jak Państwo wiecie, zawsze jest tak, że rok ma jakiś swoich patronów. Na przykład Sejm Rzeczypospolitej ustanawia zawsze tam kilku patronów danego roku. W tym roku patronami chyba są ustanowionymi przez Sejm kardynał Wyszyński, tam Stanisław Lem, Różewicz, Norwid, jeszcze chyba jedna osoba, której nazwiska akurat w tej chwili nie pamiętam. No ale czasem zdarza się też, że pomniejsze organizacje, mniejsze lub większe, niepaństwowe, ogłaszają dany rok rokiem jakiegoś wydarzenia, jakiejś osoby. No i na przykład jeśli chodzi o klub imienia Romana Dmowskiego, myśmy rok 2017 ogłosili rokiem Kazimierza Kowalskiego, bo to była 75. rocznica śmierci i chyba 115. rocznica urodzin, a ten rok będzie rokiem Gilberta Keita Chestertona. Być może część z Państwa zna to nazwisko. Dlaczego akurat Chesterton? No to już powiedzmy pomysłodawca tej decyzji, jaka zapadła na zarządzie klubu, czyli kolega Arkadiusz Miksa, który jest w klubie sekretarzem zarządu głównego. Witam serdecznie. Witam Ciebie, witam Państwa. Więc oczywiście standardowo zachęcam do upowszechniania materiału, do lajków, subskrypcji, wspierania również naszej pracy. No i do tematu. Chesterton, ta postać angielskiego filozofa, którego będzie w tym roku 85. rocznica śmierci, no jest, mam wrażenie, mimo wszystko nawet w środowisku narodowym mało znana. Mimo że, a może dlatego, nie pomimo że, narodowcy mają czasem problem ze swoją tożsamością społeczno-ekonomiczną, różne nurty się spierają i Chesterton trafiał do wielu przedwojennych narodowców, chociażby do Adama Doboszyńskiego, do którego tak różni ludzie się odwołują, ale mam wrażenie, nie ze względu na jego dorobek pisarski, ale ze względu na takie jedno wydarzenie, czyli na wyprawę myślenicką. A Chesterton i czerpiący z niego Doboszyński, to mają wiele wspólnego z myślą narodową, można z nich czerpać, a są na bocznym torze. Dlaczego warto akurat w tym roku pamiętać o Chestertonie? W tym roku warto pamiętać o Chestertonie, dlatego że będziemy obchodzić 85. rocznicę jego śmierci, natomiast jego właściwie można byłoby obchodzić równie dobrze co roku. Dlaczego? Dlatego, że mimo tego, że upłynęło już tyle lat od jego śmierci, to ta jego wyjątkowość, jego myśli, przede wszystkim różnorodność, bo przecież to nie tylko filozof, to był również publicysta, to był również pisarz, który pisał i książki biograficzne, pisał również kryminały, władał kilkoma językami, człowiek, który przeszedł z anglikanizmu na katolicyzm, człowiek, który przyjaźnił się z Romanem Dmowskim, człowiek, który on, Brytyjczyk, wywodzący się, prawda, z tego dumnego narodu, z tego narodu, bym powiedział, butnego, który też tak wielokrotnie w historii był narodem i państwem, które no, mimo że nie graniczyło z Polską, no to napsuło na wielokrotnie krwi. I on właśnie Brytyjczykom, tym właśnie dumnym Brytyjczykom, Polaków podawał jako wzór historię Polski, jako wzór do naśladowania właśnie dla Brytyjczyków, czyli człowiek, bym powiedział, racjonalny, inteligentny, świadomy, z ogromną wiedzą i potencjałem, no to właśnie Polskę daje jako wzór do naśladowania Brytyjczykom. Człowiek, który no właśnie 100 lat temu walczył właśnie i mówił, wskazywał, jakim złem i zagrożeniem jest eutanazja, aborcja, czym są feministki właśnie, który tuż przed swoją śmiercią mówił właśnie, że Adolf Hitler, to był rok 36, więc jeszcze na kilka lat przed wybuchem wojny, będzie, że tak powiem, jak Kain, który będzie mordował, i który, no, człowiek, który również miał poglądy konserwatywne, który
głosił te poglądy w sposób jednoznaczny, ale też, co ciekawe, na przykład był przeciwnikiem właśnie rasizmu, który dzisiaj też próbują w pewnych kręgach, chociażby w Polsce, pewne, bym powiedział, środowiska gdzieś marginalne lansować, jako że jednak rasa jest podstawowym wyznacznikiem, bym powiedział, istotnym wyznacznikiem dla ruchu, polskiego ruchu narodowego, no to właśnie on był przeciwnikiem właśnie postrzegania w sposób rasistowski. Mówił właśnie, że rasizm powstał jako uzasadnienie dla imperialnej polityki takich państw właśnie jak Wielka Brytania czy Niemcy, po to, żeby właśnie tłamsić i dławić tych mniejszych, słabszych, a w rzeczywistości należy ludzi i państwa, narody postrzegać poprzez właśnie pryzmat wartości duchowych właśnie. I tutaj też między innymi dawał Brytyjczykom właśnie na, bym powiedział, na wzór Polskę właśnie jako ten kraj właściwie, jako ten naród, wybitny naród, który, na którym należy się wzorować za te wartości, za przechowanie tych wartości chrześcijańskich, za to, że Polska była przedmurzem chrześcijaństwa, za to, że nie przez te wieki nie uległa, jakby bym powiedział, tej synkretyzacji. On w pewien sposób również nawiązywał do, oczywiście nie trudno mi powiedzieć, czy znał myśl Feliksa Konecznego, natomiast generalnie gdybyśmy poczytali Chestertona, to on również miał bardzo podobne poglądy, to znaczy właśnie mówił o wyjątkowości cywilizacji zachodu, cywilizacji łacińskiej, o tym, jak niebezpieczne jest łączenie właśnie narodów, cywilizacji, choć sam był, podkreślał, że był osobiście człowiekiem, który był za różnorodnością. Uważał, że to wielki dar, że istnieje różnorodność tylu narodów w świecie, tylu języków w świecie. Natomiast też wskazywał właśnie na to, że no, należy w tym wszystkim znaleźć złoty środek, czyli gdybyśmy dzisiaj też spojrzeli na jego poglądy, to byśmy powiedzieli, że też był przeciwnikiem globalizacji, to znaczy był właśnie przeciwnikiem unifikacji, czyli tego, żeby wszyscy ludzie na całym świecie mówili tym samym językiem, żeby myśleli tak samo, żeby ubierali się tak samo. Ta różnorodność była dla niego wartością dodaną. Dlatego tych pól właśnie jest tak dużo. No, Chesterton też ogromne zasługi, jeśli chodzi o sprawę polską, to znaczy z Lloydem George'em się spierał wielokrotnie publicznie właśnie o to. Lloyd George, wiemy, że był przeciwnikiem, wrogą nastawionym do Polski, uważał Polskę za państwo sezonowe, za wpół barbarzyński naród. Natomiast Chesterton właśnie odpierał te wszystkie ataki właśnie w Wielkiej Brytanii. Był już wtedy znanym i poczytnym pisarzem właśnie i dlatego dla sprawy Polski zrobił bardzo dużo. Też jeśli idzie o polską wojnę z bolszewikami, również apelował do całego świata zachodu o wsparcie, o pomoc. Wiemy, że ta pomoc była ograniczona, że Polska była bojkotowana wówczas. On apelował i mówił, że jeśli nie pomożemy Polsce, no to właśnie z tymi bolszewikami będzie się musiał wkrótce borykać cała Europa. I podkreślał właśnie tą wyjątkowość Polski. Zresztą wskazywał również Brytyjczykom, mówił wprost, że od tego, czy będzie istniała w Europie silna i niepodległa Polska, zależy również bezpieczeństwo Brytyjczyków. Nie od tego, czy będą istniały silne Niemcy, które będą konkurencją, bym powiedział, równowagą dla Francji. Nie, on wskazywał jednoznacznie. Nie ma Europy, normalnej, zdrowej Europy bez niepodległej i silnej Polski, więc te jego zasługi, bym powiedział, na polu ogólnie intelektualnym, jako przedstawiciela, bym powiedział, klasycznego przedstawiciela tej myśli cywilizacji łacińskiej, są ogromne i również na tym polu dla nas polskim właśnie, za to, że tą sprawę polską w tych krytycznych momentach wspierał swoim po prostu ogromnym potencjałem, bo był człowiekiem znanym nie tylko w Wyspach Brytyjskich, ale właściwie w całej Europie. Zresztą po dziś dzień istnieją fankluby jego twórczości i powstają i zarówno w Wielkiej Brytanii, ale i z silnych środki też chociażby w Stanach Zjednoczonych, więc jest to postać w pewnych kręgach dość znana. No, tak jak wspomniałeś, wśród polskich narodowców słabo znana, a szkoda, bo właściwie jego poglądy nie w żadnym punkcie nie stoją w sprzeczności z poglądami polskich narodowców z okresu międzywojnia i właściwie dzisiaj, tak jak mówię, na tych odcinkach typu eutanazja, aborcja, feministki, one są jak najbardziej aktualne. On był też przeciwnikiem właśnie imperializmu, militaryzmu, no chociażby tutaj też taki kamyczek do naszego ogródka, można by powiedzieć, że Chesterton mówił o tym, że wszędzie tam, gdzie władzę przyjmuje wojsko, to bardzo szybko źle się to kończy dla państwa. No my mamy przykład, mieliśmy przykład przewrotu majowego w Polsce, tak, rządy pułkowników, wiemy też, jak to się skończyło dla Polski. Więc wiele cennych wskazówek. Z jednej strony właśnie przeciwnik imperializmu, z drugiej strony również przeciwnik pacyfizmu, czyli szukał zawsze tego złotego środka i też jego dywagacji na temat wojny, pokoju,
Cała masa zagadnień, bardzo twórczy człowiek, który na to przez całe swoje życie ogrom wartości dodanej wniósł do, mówię, do świata cywilizacji łacińskiej, jak i również jeśli chodzi o relacje z Polską. W 1927 roku w ogóle odwiedził Polskę i też właśnie w swoich wystąpieniach w Polsce podkreślał właśnie, dlaczego uważa Polskę za tak wyjątkowy kraj, za kraj, też wyjątkowe państwo w historii i naród właśnie Polski, dlaczego uważa za wyjątkowy i godny do naśladowania i dla Brytyjczyków, jak i również dla całej, dla całego cywilizowanego świata, więc postać, którą warto właśnie przypomnieć z racji tej okrągłej 85. rocznicy i być może stanie się to dla nas takim, bym powiedział, w środowisku narodowym polskim też takim zaczątkiem, żeby tą myśl jego popularyzować, upowszechniać, bo mówię, ona w żadnym punkcie nie stoi w sprzeczności z klasyczną polską myślą narodową, do której by przynajmniej jako klub Romana Dmowskiego zmierzamy, który też staramy się właśnie propagować, więc tak jak żeśmy rozmawiali, prawda, na naszym spotkaniu zarządu, będziemy chcieli przygotować co najmniej jedną dużą konferencję ogólnopolską, a być może i też kilka lokalnych, z pewnością wesprzeć to również wszystko artykułami medialnymi poświęconymi Chestertonowi, być może jakimś konkursem wiedzy o Chestertonie. Także cały szereg działań, które podejmiemy, być może uda nam się zachęcić do tego również inne organizacje narodowe, konserwatywne czy patriotyczne, bo mówię, no postać ta jest, powinna być bliska każdemu, kto się utożsama z poglądami narodowymi w Polsce, z poglądami również konserwatywnymi, bo Chesterton za konserwatystę również się uważał, klasycznego, zdrowego konserwatystę. No i też ten dystrybucjonizm właśnie, czyli ta trzecia droga, czyli właśnie to nasze też pytanie o to na ten kolejny rok, o czym żeśmy rozmawiali, w którym kierunku powinien pójść polski ruch narodowy, czy to ma być ruch o poglądach liberalnych, skrajnie liberalnych gospodarczo, czy może jednak powinien akcentować tą trzecią drogę, czy może jednak powinien akcentować te kwestie społeczne, ten solidaryzm narodowy, no bo właśnie Chesterton był właśnie przeciwnikiem wielkiego kapitału, był zwolennikiem jak najbardziej własności prywatnej i własności, bym powiedział, prywatnej w tym sensie rozumianej, że jego filarem dla niego były właśnie te małe, bym powiedział, rodzinne przedsiębiorstwa, które miały być taką, bym powiedział, osią tego zdrowego, tej zdrowej gospodarki, tak? Czyli nie żaden socjalizm, ani żaden drapieżny kapitalizm, tylko trzecia droga, czyli taki, bym powiedział, zdrowy rozsądek. Też te jego poglądy w tych kwestiach gospodarczych oparte były na encyklice Rerum Novarum, właśnie słynnej, znanej encyklice papieskiej, które właśnie mówiły o tym, jakby, które były też, odnosiły się niejako do próby właśnie tego, że środowiska socjalistyczne próbowały docierać do robotników i mówić, że to właśnie one mają tutaj program zbawczy, naprawczy, w jaki sposób pomóc tym robotnikom, w jaki sposób pomóc chłopom, czyli tym grupom, które były najbardziej wyzyskiwane. Więc Chesterton pokazywał, że jest inna możliwość, że nie socjalizm wcale, ale ten dystrybucjonizm, o którym też z pewnością, który też z pewnością jako program będziemy chcieli, gospodarczy, bym powiedział ekonomiczny, z pewnością będziemy chcieli wszystkim zainteresowanym w Polsce powiedzieć więcej i myślę, że tak jak tutaj również powiedziałeś, ten wątek bardzo ważny, istotny właśnie jeśli chodzi o Adama Dobroszyńskiego i to też jego koncepcję trzeciej drogi, która opierała się również właśnie w dużej mierze na Chestertonie, o tym wszystkim, o czym mówił Chesterton. No tak, to jest bardzo ważne, bo to już próbowaliśmy, chociażby ta konferencja ekonomiczna, która się odbyła w październiku w Warszawie, była takim jednym z pierwszych kroków, no wcześniej w lipcu odbyła się konferencja w Łodzi, żeby szukać tego narodowego kursu, jeśli chodzi o taką tożsamość w zakresie polityki społeczno-ekonomicznej, gdzie, no jak już powiedziałem, powtórzę się, ale to trzeba chyba powtarzać wiele razy, że my jesteśmy jako obóz narodowy w dużej mierze kolonizowani przez inne obozy polityczne i trzeba szukać jakiejś własnej ścieżki i być może Chesterton jest jednym ze sposobów wyjścia z tej pułapki, w którą no, chyba obóz narodowy wpadł od razu po 89 roku. No właśnie to, że poważne stronnictwo powinno mieć jakiś stały program gospodarczy, to nie może być tak, że balansujemy, że teraz nagle w czasach LPR-u powiedzmy trzymaliśmy się bardziej tego programu społecznego, teraz nagle idziemy w drugą stronę, że trzeba mieć
spójny, trwały program, niezmienny bym powiedział. Oczywiście no, są zmienne, które się pojawiają w gospodarce i je też trzeba systematycznie uwzględniać, natomiast ten trzon musi być stały i tutaj no, wybór musi być jasny i oczywisty i tego wyboru się trzeba trzymać. No, takie po prostu mizdrzenie się jakby do wszystkich z prawa i lewa i do kapitalistów, do socjalistów, do liberałów no, jest drogą donikąd. Chesterton to po prostu racjonalnie bardzo uzasadniał, dlaczego ma takie, a nie inne poglądy na tą sprawę. Wystarczy poczytać te programy, te poglądy głosi. Tak samo było podobnie z Doboszyńskim, tak? Również te poglądy jasno precyzował, dlaczego właśnie jest to najbardziej zdrowy kierunek z punktu widzenia interesów narodowych, na który należy po prostu obrać i który należy po prostu pójść w państwie, które chce być państwem rzeczywiście sensu stricto narodowym. Dokładnie. No, myślę, że na koniec można tylko zachęcić wszystkie inne środowiska, grupy, osoby, które powiedzmy też czują bliskość z tymi ideami głoszonymi przez Chestertona, że no zapraszamy do kontaktu, zapraszamy do współpracy i no rok się dopiero zaczął, jeszcze dużo przed nami, no na razie tak naprawdę możemy działać tylko w cyberprzestrzeni, bo nic więcej nie wolno, ale no możemy wspólnie obmyślić różne warianty tego, co będziemy przez ten cały rok robić. Jesteśmy oczywiście też otwarci na współpracę, więc no zapraszamy. Dokładnie, dokładnie. No, być może nawet jest to dobry czas, że skoro nie, w tym przynajmniej pierwszym półroczu się wynosi, że nie będzie jeszcze, te obostrzenia nie będą złagodzone, ale być może w drugim już będą i jest czas, żeby się dobrze przygotować i chętnie byśmy widzieli i inne środowiska, które by się w to włączyły i wspólnie z nami przyłączyły się również przedstawiciele tych organizacji, wzięli udział w takiej konferencji właśnie upamiętniającej dorobek Chestertona, propagującej dorobek Chestertona, być może również w jakimś materiale później w formie książkowej pokonferencyjnym właśnie, gdyby tych prelegentów było odpowiednio dużo, że nadawałoby się to, żeby to zebrać, po prostu opracować, żeby pozostało też coś trwałego i mówię, propagowanie tej myśli jak najbardziej każdemu, kto ma w Polsce poglądy narodowe i konserwatywne, wyjść może tylko na zdrowie, bo postać wybitna, no człowiek naprawdę formatu wielkiego, dlatego też nie dziwię się, że Dmowski i przyjaźnił się z Chestertonem, a Chesterton z Dmowskim, bo byli to ludzie na tym samym, bym powiedział, poziomie intelektualnym, tak, niesamowicie, bym powiedział, żywotne umysły, niesamowicie racjonalne, z niesamowitą dozą przewidywalności tego, co się wydarzy w przyszłości, co się może wydarzyć w przyszłości. Także zachęcamy do współpracy. I w tym punkcie chyba zamkniemy tę rozmowę. Dane nasze kontaktowe są na stronie czy to Klubu Dmowskiego, czy z Chrobrego Szlaku. Zachęcamy do kontaktu z nami, czy nawet wpisania się w komentarzu pod filmem. Na pewno będzie kilka działań związanych z Chestertonem i również na naszym kanale, bo to jest w końcu wydawcą Chrobrego Szlaku jest Klub imienia Romana Dmowskiego i przez ten kanał informacji będziemy się również z Państwem w tej sprawie komunikować. I to tyle. Moim Państwa gościem był Arkadiusz Miksa, sekretarz generalny Klubu imienia Romana Dmowskiego. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję za uwagę. Dziękuję Państwu za wysłuchanie i obejrzenie z tego materiału. Zachęcam do tego, żeby ten film i również inne udostępniać, zostawiać kciuki w górę, subskrypcje na kanale i również wspierać finansowo naszą pracę. Dane w opisie. To tyle na dziś. Do zobaczenia.